Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Jezus kontynuuje wczorajszy temat, piętnując obłudę faryzeuszy. Trzeba nam dziś zastanowić się, ile z tego, co Jezus zarzuca faryzeuszom, jest także w naszym życiu. Czy i ja nie jestem obłudny, jak rozmówcy Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Obłudnikiem jest ten, kto co innego deklaruje, a co innego robi. Jezus zarzuca faryzeuszom obłudę nie tylko w kontekście przeszłych wydarzeń, ale również przyszłych. Faryzeusze deklarują, że nie zabiliby proroków bożych, jak to uczynili ich ojcowie, ale już niebawem pochwycą Jezusa i skażą Go na haniebną śmierć, czyli postąpią dokładnie tak, jak ich ojcowie. Łatwo jest dostrzec zło w sercu innych ludzi, a najtrudniej we własnym sercu. Obłuda faryzeuszów polega na tym, że piętnują zło innych, a sami dopuszczają się większego zła. Jezus chce nas dziś nauczyć odmiennej postawy. Chce, abyśmy nasze radary i detektory zła nakierowali na własne serce, a nie na serca innych ludzi. Chce, abyśmy najpierw pozbyli się zła z naszego wnętrza, a dopiero potem zabierali się za poprawianie innych. Pamiętajmy, że zawsze jest coś, co powinniśmy uleczyć w swoim sercu i za to powinniśmy się zabrać w pierwszej kolejności. Gdybym sądził, że jestem już doskonały i niczego nie muszę zmieniać, poprawiać w swoim życiu, to byłbym najbardziej ze wszystkich ludzi godny politowania. Strzeżmy się faryzeizmu, albowiem on prowadzi do śmierci i to śmierci wiecznej.